Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Aneta i tutaj rozmawiamy o perfumach. Jeżeli również kochasz perfumy, lubisz rozmawiać na ten temat, serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, do zostawiania łapeczek w górę i zapraszam Cię do oglądania dzisiejszego odcinka, w którym chciałabym porozmawiać dzisiaj na temat perfum Guerlain Serie Mon Guerlain. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszam serdecznie do oglądania. Zapach Guerlain, jego namysł został stworzony już wiele lat temu. Jako pierwszy w 1908 roku został stworzony korek flakonika. Jest on podzielony na cztery płaty, które mają wyrażać kobiecość. Rok później został zaprojektowany flakonik i flakonik, słuchajcie, ma kojarzyć się jako kontrast pomiędzy napiętymi liniami i zmysłowymi krzywiznami, wyrażając właśnie współczesną kobiecość. Myślę, że flakonik jest bardzo ładny, elegancki, zarazem prosty, ale bardzo, bardzo ciekawy i rzuca się na pewno w oko. Jeśli chodzi o moją kolekcję, ja posiadam trzy zapachy i opowiem Wam dzisiaj troszeczkę, co uważam na ich temat. Perfumy Guerlain, Mon Guerlain są kojarzone bardzo jako bardzo, bardzo zmysłowe i kobiece zapachy. Czytałam wiele na temat tych perfum i one są kojarzone jako zapachy, które symbolizują taką bardzo, bardzo kobiecą kobietę. Często mówiono, że są to zapachy kobiety takiej, która pozostaje z mężczyzną już na zawsze i mężczyznom bardzo te zapachy tak się kojarzą. Kojarzą się jako zapach żony, takiej kobiety, która tworzy ciepło rodzinnego domu, która jest ciepłą osobą, bardzo przyjazną, dobrą, bardzo pomocną, troskliwą, zaradną i myślę, że coś w tym jest. Jeśli chodzi o składniki tych perfum, tutaj głównym akordem jest akord lawendowy. Lawenda jest jednym z podstawowych składników tychże perfum. W niektórych wersjach pachną one bardziej lawendowo, w niektórych troszeczkę mniej. Jeśli chodzi o podstawową, klasyczną wersję, tam zapach jest lawendowy, bardzo, bardzo interesujący. Ja go miałam, słuchajcie, już jakiś czas temu, aktualnie go nie posiadam, ale posiadam między innymi wersję Intense. I ta Intense jest bardzo, bardzo podobna do tej wersji klasycznej, z tym, że jest troszeczkę bardziej intensywna. I co my tu mamy? Słuchajcie, mamy w nucie głowy lawendę oczywiście, mandarynkę i bergamotkę, tahitańską wanilię w nucie serca, madagaskarską wanilię, irys, jaśmin, róże. Jeśli chodzi o bazę, tą całą lawendowo, różano, słuchajcie, waniliowo, jaśminową kompozycję podkreśla tutaj kamuryna, patchouli, patchouli lucrezia, benzoens, drzewo sandałowe, białe piżmo. I jeżeli chodzi o moje opinie na ten temat, jest to zapach cudowny. Tutaj mamy taką właśnie pudrową lawendę w bardzo takiej intensywnej produkcji, kompozycji. Zapach oczywiście jest bardzo, bardzo kobiecy, a zarazem bardzo sensualny. Kojarzy on mi się właśnie z taką, właśnie tak jak wcześniej mówiłam, z taką kobietą, która jest bardzo, bardzo zaradna, która jest pracowita, która jest piękna, lubi ładnie wyglądać. Ci wszyscy, którzy tą pierworodną kompozycję bardzo lubili, ale oczekiwali troszeczkę bardziej większej intensywności, tutaj ją znajdziecie. Słodki, lawendowy, tutaj ten irysek troszeczkę nam się przeplata. Mamy mandarynkę w otwarciu i faktycznie one w otwarcie jest lawendowo-cytrusowe. Później on delikatnie staje się troszeczkę bardziej pudrowy, a już w ostateczności
w ostateczności patchouli, benzoens, drzewo sandałowe ładnie tworzą taki bardzo wyrafinowany wydźwięk. Kolejna wersja jest to wersja Mongerleu Floral. I jak sama nazwa mówi, mają być one bardziej kwiatowe i faktycznie takie są. Dla mnie, słuchajcie, jest to zapach, który kojarzy mi się bardzo z taką celebracją, z zapachem odświętnym. Jest to zapach, który ja bardzo lubię używać na specjalne okazje, typu właśnie jakaś uroczystość rodzinna. Ja na przykład użyłabym tego zapachu, jakbym jechała do kogoś, nie wiem, na komunię, na chrzciny, na jakieś właśnie takie przyjęcia, kiedy nie jest jakaś duża impreza, gdzie zapach nam się utopi w tym tłumie, tylko właśnie to jest taki zapach, który ładnie podkreśla naszą urodę, ale też nie przytłacza. Ja też uważam, że on będzie świetnym zapachem dla panny młodej. Piękny. Tutaj mamy lawendę również w otwarciu, mamy bergamotkę, mamy mandarynkę, cytrynę i one, jeśli chodzi o otwarcie, faktycznie są cytrusowo-lawendowe, bardzo, bardzo energetyzujące. Tutaj, jeśli chodzi o serce, nuty kwiatowe mamy. Mamy piwonię, jaśmin, yang-yang, neroli, brzoskwinkę i mamy wodną lilię. Mnóstwo kwiatów, na pewno ich tutaj nie da się nie zauważyć, wyczuć. Bardzo kwiatowa, lawendowa wersja od tej pierworodnej. Na pewno można sobie wyobrazić tą pierworodną z dodatkiem kwiatów i to jest właśnie to tutaj w tym flakoniku. Jeśli chodzi o bazę, wanilia, irys i drzewo sandałowe, które tutaj dodają pięknej elegancji, jak również zmysłowości. Kobieta domu, kobieta taka bardzo, bardzo przytulna, kochana, mądra, coś pięknego. Ostatnią wersją, którą posiadam Mongerleu, jest Sparkling Bouquet i jest to jedna z najnowszych kompozycji od Guerlain Mongerleu. Co my tutaj mamy? Mamy świeży zapach wiosenno-letni. Jeśli chodzi o klasyczne DNA, niestety, ale tutaj go nie odkryjemy, nie dostaniemy. Tutaj w składzie mamy również lawendę. Lawenda jest w nucie serca tym razem i jest bardzo, bardzo podana delikatnie. Nutę głowy otwiera gruszka z mandarynką i słuchajcie, z bergamotką. I otwarcie jest bardzo, bardzo cytrusowe. Sama bardzo świeże, bardzo czyste, bardzo takie właśnie dynamiczne. To jest takie perfumy są to. Oglądając właśnie reklamę tych perfum, bardzo mnie one zaintrygowały. Widzimy tam taką właśnie olbrzymią eksplozję kwiatów z flakonika. I ja uważam, że ta reklama świetnie oddaje to, jak ten zapach się rozwija. Czyli na początku mamy tą taką cytrusową świeżynkę, natomiast później, po krótkim czasie, następuje eksplozja kwiatów i te nasze cytrusy gdzieś tam idą na drugi, trzeci plan, natomiast wyłaniają się nasze piękne kwiaty w postaci lawendy, jaśminu i piwonii. I one tutaj królują. Dodają nam właśnie takiego kwiatowego wydźwięku, takiej świeżości, słodkości delikatnej. A na koniec to wszystko podkreśla białe piżmo i wanilia. Wanilia tutaj dodaje słodkości, a jest również drzewo sandałowe, które dodaje takiego delikatnie drzewnego, wyrafinowego wydźwięku. Powiem szczerze, że ci wszyscy, którzy kochają te wersje poprzednie, w których lawenda jest bardzo, bardzo widoczna, która gra główne skrzypce, chyba tak to się mówi, niestety będą troszeczkę rozczarowani. Ja nie ukrywam, że troszeczkę inaczej wyobrażałam sobie ten zapach, ale
ale jest bardzo, bardzo fajny. Świetnie sprawdza się dla mnie na co dzień, do pracy, właśnie w takich sytuacjach, kiedy za bardzo nie mogę przytłaczać nikogo zapachem. Jeśli chodzi o trwałość, tak do 4, może 5 godzin, bliskoskórna projekcja. Bardzo, bardzo ciekawa kompozycja, kobieca. Myślę, że sprawdzi się młodym dziewczynom, takim delikatnym, subtelnym. Ten zapach właśnie jest taki subtelny, bardzo romantyczny i zarazem uwodzicielski. Okej, kochani, to już wszystko na dziś. Dajcie znać, jak podobała Wam się moja recenzja na temat Perfum Mongerleon. Jakie Wasze są ulubione perfumy z tej serii? Czy w ogóle je lubicie? Jak się z nimi czujecie? Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Zostawiam Wam gorące, przesyłam Wam gorące pozdrowienia i wszystkiego dobrego. Dzięki. Cześć!